jesteśmy z powrotem. Jak ja nie cierpię tych restartów. Ale jest też pozytyw. Czemu mi się restartują za każdym razem ustawienia? Działa czy nie? Fajna wioska, to mi się zajebiście podoba. To jest pierwszy raz, kiedy tutaj tak naprawdę jestem, ale stwierdzam, że naprawdę, jeżeli chodzi o nowe wioski, jest jedną z lepszych wiosek stworzonych od niedawna i udostępnionych graczom. Nie pamiętam, w którym patrzę ją oddali, ale tak jak mówię, ja jestem tutaj po raz pierwszy, w sumie drugi, już byłem tutaj. I sama okolica, no, jest świetną okolicą. A miejscowa jak do zwiedzania i sposób ukształtowania tego terenu i budynków jest naprawdę mega. Pierwszym razem jak tutaj byłem, zdarzyło mi się nawet znaleźć żarówkę. To też jest fajne. Chociaż nie wiem, czy była faktycznie dostępna do jazdy, ale fakt faktem widziałem ją. Mam wtedy tak jak zwykle to, co się najczęściej przydarza, zdarzył mi się restart serwera. Kolejny 23, czyli akurat był, nie wiem, która jest godzina. O, po 23. Dobra. Ja bardzo bym chciał tu zwiedzić remizę. Nie wiem, Przemo, czy to widzisz, czy jesteś akurat dostępny i oglądasz. Jeżeli tak, to daj mi znać się SM, bo chociaż będę wiedział, czy jest dobra jakość. No Boże. O nie. No chodź tu. No gin wreszcie. Sytuacja. O. Oho. Ej, ej.
tak, ubawmy się w Simu. Dobra, chodź. Kupiony. Otwierasz do puszek. Dobra, dzięki. Fajna nowa opcja jest taka, że można właśnie naprawiać kanibelki. Złodzimy na dół, w trybie ekspresowym. Jednak nie będę zaglądał, nie jestem samobójcą. O Boże, i nienawidzę zombie. Dziwne, co nie? Gra o zombie bez zombie. Albo nie lubić zombie w grze o zombie. Czapki zwykłej. Mnie znudziła ta z daszkiem. Dwa miejsca, które muszę zwiedzić. Posterunek plus garaże, no w sumie trzy. I budynek fabryczny. Optymalizacja tej gry była na jakimś takim średnim poziomie, bo fajnie. A niestety nawet mając sprzęt hiper mega super petarda i w ogóle, to tak jest cienko. Zapałeś kilka schodków i już jesteś zmęczony, no proszę cię. Tak, młotek. Świetnie. Marzą mi się rozgrywki w nocy, bo chciałbym postrzelać się gdzieś na odległość, tak właśnie vis-a-vis szpital czy to szkoła. Szkoła. W nocy z flarami, ze światłami. O, to by było coś. A tak. Wiem, że nie powinienem tego robić tutaj, ale nie chcę mi się tachać w jednej puszki.
O! O kurde! O, tego nie widziałem, ale zostaje przy. Deszczówce. No, tu byłem, tu byłem. Tu się znalazłem. To jest w ogóle gracze. Kierunek. Na przerwie. Znowu? Ja se robisz. O, tam jeszcze nie było. Teraz pytanie, gdzie ten zombiak jest? Jeżeli nie za mną, to za kim? No. I'd better hide from here. O. Aha. Albo to było echo, czyli baga. No jest, moja czapka. Tylko czemu różowa? Jakieś bezpieczniejsze miejsce.
Czasem lepiej nie trzymać wszystkiego przy... Kocham ten dźwięk. Chodź, chodź. Tak mi dobrze, tak radośnie, bo nie mam ciebie. Ciekawe, kiedy dodadzą piwo. Teraz też jest zastanawiające. Faktem nigdy nie miałem. Może miałem? Pamiętam, jak dodawali do moda piwę. Gdzieś ona miała funkcjonować, miała służyć się jakoś idealne narzędzie do rąbania drzewa. Następujące siekierę. Ale nie pamiętam, żebym miał okazję gdzieś przetestowania jej w praktyce. No, jakoś tak było. Faktem świetne narzędzie by było do tworzenia właśnie epoczu. Bas, czy też chociażby zdobywania surowców. Przejdę? Nie przejdę. Czapkę. Ale jakimś cudem od kilkunastu sesji nie mogli znaleźć, nie wiem co się dzieje. Znalazłem różową, pomarańczową. A i przy okazji jeszcze zombiego teraz. Zajebiście. Zajebiste to nie przekleństwo. O! 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 Oj, 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 oj. Sayonara. O, zresztą. Za czymś razem się zawsze uda, co nie? Zostawię się. So long, sucker. Co jaja robicie? Raz, safe place, safe place. Co by nie mówić? Leci jak z nosa, co? Dobra, co dzięki temu mam? Damaged. Pristine, pristine. Pristine, pristine. Mosin? Oho, pristine. Warm, warm, warm. Trudno, lepsze nie będzie. Hydrated, energized. Straciłem jeden bandaż. O. Chciałem znaleźć siatkę. Słyszałem, że są tylko w wioskach rybackich. Shotgun.
było z tego poszukać, ale jednak. Jednak nie. Hello? Somebody in home? No. Dobra, tam już byłem, tu już byłem. Nie chcę mi się zwiedzać po kolei każdej chałupy, bo byłoby to nudne. Słyszę, że coś się zbliża znowu za mną. Tutaj nawet. Że jak w modzie nie można coś podnosić, na przykład ammo. Tam magi by się przydały. Albo do mocy na ammo. O, ty. Adzia? Tak. Thank you very much. Elvis left the building. Albo coś w tym stylu. Mniejsza z tym. Żarówki też kiedyś dawały więcej do tu. Patrząc nawet na mapę, zdaję sobie teraz sprawę, że w tym nowym mieście jest coraz więcej zombiaków. Ja nie pamiętam, żebym powiedzmy w Czerno czy Elektro lub gdziekolwiek indziej znalazł jakieś tyle zombiaków co tutaj. Albo mam takie szczęście, albo faktycznie nowe mapy są już zoptymalizowane pod względem zombiaków i ilości samych zombiaków. W każdym bądź razie. O! Lubię tę broń. Jeżeli. Ta? Nie, to nie ta. Przepraszam. Jest jedna taka fajna broń, to jest stary. Nie pamiętam nazwy. Poza mocnym, którego nic nie noszę, ale w każdym razie jest jedna givera kowbojska, przynajmniej jest opisywana jako kowbojska, stary kowbojski karabin, którą jest, ale jest świetną bronią na sam początek, bo ma duży załadunek, szybko się przeładowuje, łatwo do niej znaleźć amunicję. A co ważniejsze, nawet obrażenia zadawane samej broni są też niemałe. Nie wiem jak zasięgiem, nie miałem okazji strzelać gdzieś na odległość, ale w braku leku broni i w samobronie przez właśnie zedami świetnie się sprawowała. O właśnie, jest czapka. Ale czemu czerwona? To jestem masochista. Strzelajcie do mnie, tu jestem. Na pewno. Starty dobry domek, ale już bardzo do wychowania. Czemu? Aha. Plecaki wodoodporne też są fajne, zdecydowanie. Fajnie się nosi, tylko że jest problem. Patrzę przez ramię na serwerze jednoosobowym. Tak, tak, o. Hajdzia. W sumie są takie fajne miejscówki, jeżeli chodzi o snajpowanie. Chociaż ja nie jestem w jakiś sposób za tym, żeby siedzieć godzinami i czekać, aż ktoś podejdzie.
większą frajdą mi się sprawia, jeżeli ktoś do mnie strzela i uda mi się ucieknąć przed pociskami. Zdaję sobie sprawę, że faktycznie albo miał zły dzień, albo kiepsko strzela. No właśnie, teraz jest. Jest ciężarówka, ale podejrzewam, że tak jak ostatnim razem nie będzie na hajdzie i mam rację. Się dało jeździć. Żeby można było wreszcie pozostawiać już przedmioty na ziemi. Byłbym w siódmym niebie. Faktem, można tu wejść. Można stąd kampić. Nie wiem, czy się da przynajmniej strzelić przez to, jak szkoda mi amunicji. Jest to chyba gdzieś stacja benzynowa, to nie. Mimo nadmiaru pachy lejesz, a on i tak stoi. Zabijak. Dobra. Tu jest jeden, tu jest drugi. Chadzia. Dobra. O tak. So long, sucker. Podobała mi się akcja, w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o sam film nawiązujący do zombiaków, to faktem film o Bradzie Picie, tak, nie o zombie, tylko o Bradzie Picie, film i Brad Pitt, chodzi o World War Z. Przypadł mi do gustu tylko pod jednym względem, jak oni pojechali do Korei, polecieli do Korei, i była akcja, gdzie komandosi zamknęli się w jakimś schronie. Nie wiem, czy to była baza amerykańska, lotnisko amerykańskie, cokolwiek tam było. I jak chcieli dostać się później z powrotem do samolotu, wszyscy wsiedli na rowery i zaczęli pedałować. Pamiętam też, było taki motyw, jak graliśmy w Daisy Moda, gdzie faktem każdy szukał toolboxa, skręcał kilka śrubek, ustawał rower. I wszyscy w długą na rowerę. A to była fajna. A jeszcze znaleźć się zaraz na samym początku toolboxa. O, ulga. Jeszcze pędzić się. No jest różnica pędzić na rowerze po swoje zwłoki, a pędzić na piechotę. Tylko że jak tym rowerem się zrobiliśmy po drodze. To nie było ani zwłok, ani ani roweru. Chociaż zamiast samochodu. Bardziej bym się cieszył, gdyby dodali zamiast samochodu właśnie rowery. Znowu się Bóg opuścił. Zarysuj mi kamizelkę, to ja nie wiem, co ci zrobię. No weź. Na pewności jeszcze raz. Wtedy wiem, że nie wstaniesz. Okidoki. Enemy spadek, tak. Nie wiem, czy to ty czemu.
jest to co robi. Wybaczcie, jeżeli jakość jest słaba, to napiszcie, że jest słaba, a ja postaram się gdzieś to ogarnąć w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o jakość nagrywania. Na razie staram się ogarnąć optymalizację samej gry i sposób tego prezentowania. Ja to widzę w maksymalnych możliwych detalach. FPS-y sami widzicie, ile ich jest i jak szybko spadają. Potrafią sobie zejść nisko, bo naprawdę mocnego sprzętu, bez żadnego trwania. I trochę szkoda, że tak się dzieje. A sami twórcy mówią, że jest to wina serwerów, optymalizacji serwerów prywatnych. Pracują nad tym. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Wiem, że są zmienione godziny restartu. Nie wiem, kto mnie ogląda, w każdym bądź razie nie boję się. Nie chcę przyjść mi zabić, to mogę zaznaczyć, gdzie jestem. Zastanawiam się, jak jeżeli zrobią możliwość latania jakimkolwiek samolotem, czy to śmigłowcem, czy awionetką, czy z śmigłowcem samolotem, to jak rozwiążą problem optymalizacji zasięgu widzenia, bo ten, który jest obecnie, faktycznie daje duży zasięg, ale z perspektywy ziemi, a co z perspektywą lotu i powietrza, to będzie ciekawe. Administratorzy prywatnych serwerów mają zablokowane możliwość ingerencji w jakikolwiek punkt samego serwera, czy zmiany też opcji. Na jakim etapie, pod jakim względem jest to zablokowane? Czy faktem nie można zmienić pory dnia? To chyba można, ale na razie jest wydana możliwość zablokowania serwera, odłączenia od głównego ULA, tak żeby dane nie były przekazywane dalej, żeby serwer nie stał się tylko serwerem wyskokowym, że tu lutuje i leci gdzieś dalej. Do jasnej kolory miło by było spotkać wreszcie jakąś żywą duszę. Faktem nie jest to główna droga wylotowa na lotnisko, ale...
Tam są tory po lewej. A tu powinna być jakaś mieścina, której jeszcze też nigdy nie byłem. Miał kamerę, to bym pokazał, jak to wygląda. Zwykłym modem mobilnym. Do sorry, jeżeli ktoś uważa, że jest słaba jakość. Dziękuję, że ktoś jest i ogląda. I cieszę się tak, jak ja się cieszę. W takim razie nic ciekawego nas nie spotkało oprócz nowej miejscówki miasta. Moim zdaniem naprawdę rozsądnie rozmieszczonego, rozsądnie zbudowanego od podstaw. Z ciekawymi budynkami. Ale no, postaram się gdzieś ogarnąć lepszą jakość. W momencie tylko jak dostanę lepszego na to będzie to naprawdę lepiej wyglądało i każdy z was będzie widział to samo co ja to widzę w chwili obecnej. A no, nie oszukujmy się, dla mnie DayZ czy Arma czy Operation Flashpoint kiedyś to najlepiej wyglądające migrany. Wystarczy przejść się do lasów, każdy jesienny dzień, poranek, wieczór. Zobaczymy to samo, co jest teraz, no, bo faktem samo czerno jest stworzone na klimacie jesiennym. Moderowane jest na klimacie jesiennym, to połączenie Ukrainy, Rosji i Czech. W sumie głównie Czech, bo nawet wiem, gdzie są miejscówki samej mapy, prezentowane przez twórców. To nie jest sobór, jakby ktoś pytał. To są tory. No i teraz trzeba uważać, bo... Fajny patent też gdzieś czytałem na DayZ TV. Znalazłem opisówkę drezyny. Nie, to nie była drezyna, to był wózek torowy. Ja nie wiem, jak to się nazywa konkretnie. W każdym bądź razie spodobał mi się motyw, że nawet jak nie będzie samochodów, nie muszą być, nawet jak nie będzie rowerów, które moim zdaniem byłyby lepsze, jeżeli sam rower i samochód, znaczy niż sam samochód, no bo rowerem, nie wiem, skoczyć na rower, znaleźć rower, jeździć rowerem, przypomniałem się, bo to Warzy, a faktem film o Bradzie Picie. Polecam też obejrzenie szczerych zwiastunów, a naprawdę mega, i w szczególności o World War Z. Szczere zwiastuny. Czytamy właśnie, że mają wprowadzić coś takiego jak wózek torowy. Taki popychany, napędzany właśnie ręcznym pompowaniem, który znajdowałby się gdzieś na torach, byłby kilkuosobowy. Fajnie jakby był, nie wiem, maksymalnie cztero, nawet trzyosobowy. Rozmieszczony i tych wózków byłoby kilka. Fakt faktem, że jest problem w postaci tego, że kilka osób, nie wiem, że jakaś banda mogłaby przejąć kontrolę na przykład nad wszystkimi, jeździliby sobie od lewej do prawej, z początku do końca, ale fakt faktem byłoby jakieś urozmaicenie, jakiś cel zdobycia czegoś, tak? Samego wózka. Moim zdaniem byłoby to fajne rozwiązanie, bo... No tak mówię, byłby cel, byłaby możliwość pewnej eksploracji samej mapy. Dość ciekawy, interesujący sposób. Tak mi się nawet wydaje, że oni wprowadzają celowo tory wszędzie, gdzie się da, żeby sprowadzić też graczy do eksploracji nowych terenów. W szczególności nowych terenów, bo te tory biegną właśnie koło nowych terenów. Nie wiadomo, czy te tory nie pobiegną jeszcze gdzieś dalej. Widziałem, że mieliśmy nowego towarzysza rozgrywki. Szkoda, że już nie jest z nami, ale fajnie, że był, tak? Dziękuję za to, że poświęcił czas na znalezienie tego, odczucia tego i zobaczenia tego samego, co ja widzę. Jeszcze raz dzięki.
że w asertywności nie warto przepraszać i nie warto wypominać się, przypominać o swoich błędach i niedociągnięciach, ale czemu nie? Jeżeli to spowoduje, że ktoś zrozumie problem, to powiem, że warto. No tak, a dróg, które zawsze lubię, bo ogólnie zmierzam, jeżeli ktoś chce na mnie polować, nie ma problemu. A serwer czerno.pl, serwer numer 1, tak? Każdy może wejść. A mój kierunek to lotnisko, północno-zachodnie lotnisko. Mam nadzieję, że tam kogoś spotkam, bo w szczególności mnie to fajnie. Mogę zginę czy nie? Mogę zginąć, mogę nie zginąć, nie wiem. A potem, żeby być troszkę ciekawiej. Simulator bigania już mi się trochę znudził. Sesji już gdzieś latam. Faktem miałem kilka styczności, że spotkałem kilku ludzi i skończyło się tylko na tym don't shoot, swojak, gość uciekał bez żadnego kontaktu, bez żadnego dialogu. Oczywiście jestem takim, który będzie gdzieś strzelał, kiedy ja zginę od rąk gościa, który się przestraszy, lub za szybko pociągnie za spust, niżej tam pierwszy strzał do niego. No to zdarzyło mi się, tak, z frustracji, nie wiem, wyżycia się, że po prostu, a co tam, baki nie żyje. No ale to też w tej grze chyba o to chodzi, tak, żeby no, faktem nic innego nie ma, tak. Prowadzą wózki, nie prowadzą rowery, no to pogadamy, tak, znajdę znowu inny cel, niżej szukanie gracza, do którego można by było postrzelać. No, można by było pograć w bandzie jeszcze, bo szukać innych band, tak? Nie wiem, mogliby dać jakieś szarfy, nie wiem, jakieś emblematy, które można by było sobie rysować, wydawać z poziomu gry, bo to wszystko jest możliwe. Przecież ja chociaż pokazał, że można takie rzeczy tworzyć, dodawać. Wszystko jest możliwe, tak? To niektóre się otworzą tą grę. Faktem, niektórzy narzekają na to, że za długo jest robiona sama gra. Niech będzie robiona długo, znaczy no, okej, jest robiona długo, ale patrząc z perspektywy też innych gier, jak są tworzone, rozwijane, to każdy nowy patch w pewnym czasie sprawia, że nadal chce mi się wracać do gry i spróbować sprawdzić, co się zmieniło. To miło, o tyle fajne, że przychodzi taki moment, gdzie mam dosyć, naprawdę dosyć już latania, ginięcia, latania, ginięcia, sprawdzania każdego domu, a setny, persetny i super duper setny raz w poszukiwaniu super zajebistego plecaka lub super zajebistej kurki, która sprawi, że będzie mi się lepiej grało i nie będę mokł i nie będę zimny. Ale po każdym nowym patchu faktycznie chce mi się wracać do gry i sprawdzać, co nowego dodaje, czy ta gra faktycznie lepiej chodzi, czy ma więcej FPS-ów. Czy to jest jakiś sposób na powrót? Nie wiem, czy ja za daleko nie zabiegłem. Się rozgadałem. Nie poznaję tych bloków. Wait for a second. I wydaje mi się, że chyba za daleko zabiegłem. No, dobiegliśmy do miejscowości, której nazwy teraz nie przytoczę. Tak, trochę za daleko dobiegliśmy. Ale nic nie szkodzi. Możemy lotnisko zajść od tej bezpiecznej strony. Lotnisko. Możemy nawet... Nie, dobra, nie będę sprawdzał tego miejsca. Podejrzewam, że i tak tutaj nikogo nie spotkam. Nie znajdę. Tam jest sklep. I tylko chodzi głównie o czapkę. Czytałem gdzieś opis, czyli rozmowę na forum na temat broni przedstawianych, zademonstrowanych w samej grze. Porównanie Mosina do na przykład do jakiejkolwiek innej broni. Faktem, że Mosin jest najbardziej... zadaje największe obrażenia. Faktem samego niedociągnięcia, czyli minusy w postaci wolnego przeładowywania,
strzał i tak dalej, tak? Trudno się z celowaniem. To zależy od kogo, tak? Dla mnie to jest ulubiona broń, którą mogę biegać na bliski kontakt. No, jest coś innego, jak widać, tak? Mam no, gdzieś tam w małych pomieszczeniach lub z braku dachu. Szybkości, potrzeby szybkości oddawania strzałów zastąpi mi Mosina. Ale sam Mosin, nie muszę szukać wtedy lornetki, nie muszę się ubiegać, a rozglądać, bliskać czy cokolwiek innego, tak? To jest luneta, którą zaczepiam i w każdej chwili widzę, co się dzieje w oddali. Jest to tyle fajne, tak? Ja jestem właśnie sceptycznie... Ciężko jest znaleźć dialog, tak, pomiędzy graczami, tak mówię, z reguły się to kończy, jeżeli gość jest w porządku, to tak jak sam mam z reguły problemy, widzę gościa z bronią, tak, ja teraz idę, w pierwszej kolejności co robię, no, zaczynam do niego mierzyć, tak, i kiedy ten spust, kurde, z problemem z tym słońcem, kiedy kończy się to w sposób tragiczny, że zamiast nawiązać dialog, my się obydwoje pozabijamy i to też jest problem. Pozabijamy, bo w sensie takim, że jeden do drugiego strzeli, jeden zginie, jeden zostanie, lub pojawi się na śmierć, albo coś innego wyzwie. Skrzyżowanie dróg. Że strzelam się z gościem, co się okazało tylko tuli, który gdzieś tam znowu. Ja się przemieszczałem z miejsca na miejsce do drzewa, od drzewa do drzewa. Skakałem gdzieś tam, patrzyłem, szukałem, nie widziałem, nie byłem pewny, czy to on. Dalej strzelałem gdzieś tam na ślepo. W końcu okazało się, że to tuli, który gdzieś tam po pewnym czasie właśnie podbiegł do mnie, to losowa animacja. A to było też całkiem sympatyczne.
tu i spotkam wreszcie. Zginę cię, nie? Trudno. Nie żyje się jeden raz, prawda? No nie mów, że się teraz akurat zrobiłeś sprawdzony. Takim sposobem jesteśmy na lotnisku. To nie jest helikrasz, prawda? Nie. Helikrasze podobno są, mają zmienioną teksturę, jeżeli chodzi o sam... samą grafikę Black Hawka. Podobno ma wyglądać lepiej. Ja nie jestem wolny na ten typu rzeczami, bo fakt znaleźć M4-kę. Nie mieć do niej amunicji nie jest niczym wybitnym. Może stroje, kamizelki, nie pamiętam, czy tam coś takiego w chwili obecnej jest. Jest i baza. Z reguły pamiętam, że właśnie na tych nadstawkach, na tych wieżach koło lubi ktoś kampić, a szczególności to jest po tej stronie. Gracze różnej potrzeby. Jeden może siedzieć gdzieś tutaj w bazie kampić, co jest fajne z krótką bronią. Takiego dystansu. Walnie mi taką serię z 30 pocisków, że nie będę wiedział, co stąd zrobić. Jeden pewnie albo kilka nie dosięgnie. Drugi może gdzieś siedzieć tak, jak ja bym też zrobił. Siedziałbym właśnie w lesie i gdzieś obserwował. Teraz chyba tak zrobię. Tam był dobry punkt obserwacyjny, a ja troszeczkę jestem za nisko. Wszedłem naprzeciw. Się efekt trawy. Przy tym mniejszych ustawieniach też nie, pamiętam, że była ta trawa, zasłoniła nawet gdzieś widok. Nie wiem, jak próbujemy się bawić, wyłączę wszystko to, co będzie przeszkadzało w mojej skuteczności. Tak faktem post-processing, który fajnie nadaje cień, cieniowanie samych obiektów, ścian, podłóg, dachów, okolicznych przedmiotów. Fajnie wygląda, ale jednak mi troszeczkę przeszkadza. Już ta ostrość na odległość nie jest taka sama. Zobaczcie, że nie piszę w każdym bądź razie, no jak mówię, na razie siedzę tylko na jednym monitorze, a aktualnie tym, na który patrzę, tak, i ten, który aktualnie też widzicie, ja mógłbym odpalić jeszcze laptopa, żeby wam odpisywać gdzieś, jak mówię, chwilowo. No, to kukusz. Wieża. Fajny jest też patent, że strzelając z tej odległości, do kogoś na wieży, ten gość nawet by nie usłyszał, że ja strzelam do niego. Nie wiem, czy jest to błąd i tak dalej. Ale tak jest. O, ten błąd też kocham. Jest, nie ma, jest, nie ma, nie ma, jest, nie ma, jest, nie ma. Cięcie. Z góry to znaczy, że ktoś tu jest.
stoję na szczerym polu. Kurde, jak nie pamiętam, jak z Przemem na moim dobrym znajomym chodziliśmy na wyprawę bezpośrednio tutaj, żeby znaleźć jakiś najlepszy stan. A jeszcze motyw, jak jechaliśmy kamerem i ja kierowałem i wpadłem, zaraz niedaleko stąd wpadłem na światła lotniskowe i używałem koło, ale i jeszcze jacyś goście to nam zaczęli strzelać. Nie pamiętam, czy to byli goście, czy to były boty, ale mieliśmy wtedy pełne gacie. My pełni stafu, chamy, wszystko było na epoczu, kupione za ciężko zarobione pieniądze i jednym złym skrętem, niedopatrzeniem, mam laga, o kurde, jednym niedopatrzeniem, jednym złym skrętem, wszystko poszło i zjedz. Tak faktem udało nam się to odzyskać, naprawić samochód, chyba zabić nawet innego gościa i spieprzyć stąd. Ale wtedy, co my żeśmy przeżyli, to była masakra. No. I moje nadzieje, jeżeli chodzi na spotkanie kogoś, to nawet postrzelanie się z kimś, to będą na razie na niczym. O. Ale że nikogo nie widzę. Oczywiście odwiedzane miejsce. Już były zimno. Patrz, jak tam jest to inny serwer, prywatny serwer. Gdzie jest zamknięty, tak? Każdy musi się okazać guidem i... No. Musi się okazać guidem i dodatkowo też jest opisywany na whitelistę i dzięki temu można wtedy zachować jakieś to grono stałych użytkowników. Ja to tak powiem, że lepiej właśnie z Easy Mode, gdzie ten serwer był zamknięty, wszyscy się znali. Były grupy, których się nie lubiało, były grupy, z którymi się trzymał kontakt. Ja byłem neutralny i gdzieś tam, jak grałem, to grałem raz z jednymi, raz z drugimi. Strzeliśmy wszyscy do siebie nawzajem. Faktycznie każdy gdzieś tam komuś się plecak buchnął, po wszystkim. Ale o to chyba chodzi, tak? No dobra, brakuje mi właśnie takiego większego powodu, żeby pozostać dłużej, dbać o to, żeby nie strzelać, nie pokazywać się, nie wychylać się na pewny ostrzał, tak? Nie zapuszczać się w miejsca, w których można zginąć, tak? Tak po prostu dostać jedną zabłąkaną kulę. No bo chce się pić, zaraz się nie napijesz na pewno. To nie reklama Coca-Coli. Czasem tak też zdaję sobie sprawę, przemierzając właśnie te wszystkie okolice, że nawet jeżeli ktoś tu jest i nawet jeżeli kampi, to prawdopodobieństwo tego, że mnie zobaczy gdzieś właśnie, jak ja będę się przemieszczał od drzewa do drzewa i będę szukał kogoś, tak jak i on, to prawdopodobieństwo, że on mnie zobaczy, jest tak małe, co nawet w realu patrząc. Ostatnio miałem, wracałem późnym wieczorem długą drogą, gdzie szedłem praktycznie po ciemku, księżyca nie było, w świetle gwiazd. Gwiazdy było widać, księżyc gdzieś jest zakryty przez chmurę. I jedynie co to przejeżdżające samochody oświetlały mi drogę i moja latarka w telefonie, telefonu. I porównując to nawet do samego DayZ, do odzwierciedlenia nocy, czy też głównie nocy, za cholerę bym nikogo nie zobaczył, gdyby ten ktoś gdzieś tam stał, nie wiem, kilka metrów od samej drogi. Przeszedłbym obok niego i bym go nie zauważył, gdybym się nie ruszał, siedział po cichu w krzakach, czy leżał na ziemi. Nie zauważyłbym go, nie dałbym rady. Nie ma takiej opcji. Oh,
No nie. W najlepszym momencie, oczywiście, disconnect. Prawdopodobnie miałem resynchronizację samego internetu. Mam nadzieję, że teraz po prostu nie zginę. Jest metod jak na kuchnię całą. Zmieścić masz szklanki, weź szafkę niemałą. Podziałki też użyj, by porządek zachować. Ludzie klikną tu. Thank you.
co ciekawe, ja lubiłem tu często przechodzić na modzie. Teraz już tak średnio. Chyba że faktem szybkiego dorobienia się stafu to wszystko. No, no. Interesuje mnie kawa, nie wiem po co mam tu przychodzić. Takie też bardzo szybko można. Zresztą jak na razie cały czas powtarzam sens tej gry, trzeba się zginąć, są do przebiegania, znaleźć coś, czyli etap Simsów, i szybko to zrobić. Wiem, że nadal tak nie powinienem robić w takich, miejscach, ale lepiej tak niż wcale, nie? Thank you.
masz SKS.
Thank you.